Wyspa w całej okazałości przed nami. Wielka Żuława, rzeczywiście wielka z perspektywy tak zwanej prawdziwej plaży w Iławie. Miejscowi na pewno doskonale kojarzą to miejsce, ale wyspa przed nami ze swoimi atrakcjami, tajemnicami, ze swoimi faktami historycznymi. Tam jest... Mamy ujście rzeki Ławki i właśnie tutaj nad brzegiem Iławki, naprzeciwko, bardzo blisko wyspy, mamy pierwszą osadę, którą zamieszkiwał plemię pruskich Pomezan. I oni sobie tutaj spokojnie mieszkali, spokojnie sobie żyli, ryby w jeziorach łowili, w razie napaści wrogów uciekali łódeczkami sobie na wyspę Wielką Żuławę, gdzie prawdopodobnie grodzisko pruskie też mamy, aż tu pojawili się smutni panowie w białych płaszczach z czarnymi krzyżami i się zaczęła historia Iławy niemieckiej. Rok 1305, tuż obok plaży zwanej Prawdziwą. Przed nami ten przesmyk między jeziorakiem dużym i małym. Widzimy tak zwane stare miasto, które ze starością ma niewiele wspólnego, ale jest stary kościół zwany w Iławie Czerwonym. No i jeszcze jeden ze znanych hoteli, coraz bardziej znanych, a jeszcze całkiem, jak się obrócimy, no tak, mamy po lewej wyspę, a całkiem na wprost gdzieś tam przestrzeń wielkiego jezioraka. Można by dopłynąć do Siemion i jeszcze trochę dalej, gdzieś na Jezioro Płaskie, może do Zalewa. 27,5 km długości, najdłuższe bezwzględnie Jezioro Polski i na nim Wyspa Wielka Żuława. Jesteśmy w pierwszym i ważnym miejscu, o którym warto opowiedzieć na Wyspie Wielkiej Żuławie. Tak, na pewno tych opowieści, baśni i czy legend o Wyspie Wielkiej Żuławie jest mnóstwo. Natomiast tam stoimy akurat przed wzgórzem. Jest to prawdopodobnie sztucznie nasypane wzgórze, gdzie być może był posadowiony gród pruski. A może tylko wieża strażnicza? Albo tylko wieża strażnicza. Też są to, widzę, że odrobiłeś, Mirku, pracę domową. I rzeczywiście najnowsze badania stwierdzają, że być może była to wieża strażnicza. Most. I most to była chyba najlepsza i taka najbardziej bezpieczna przeprawa. I ta przeprawa była zbudowana, na pewno wiemy, że w wieku już, uwaga, XIII, czyli przed Krzyżakami. Tak jest. Przez Prusów. Tak jest, przed lokacją miasta. Z tym, że nie z tej strony wyspy, od strony miasta, tylko była przeprawa na drugą. I to jest, proszę Państwa, ciekawostka odkryta całkiem nie tak dawno w zbiorach map w Berlinie przez pana doktora Seweryna Szczepańskiego, iławianina, który pracuje w Instytucie Kęczyńskiego w Olsztynie, który odkrył mapę z 1620 roku i tam jest ciekawostka. Jest przeprawa mostowa z lądu stałego na wyspę Wielką Żuławę. Mamy tak zwany szlak królewski po wyspie. Kończy się północna część wyspy i mamy kolejny most na kolejną wyspę, Wyspę Świerkową. Dzisiaj jest to już, no po 600 latach czy po 700 latach, jest to już stały, ta wyspa się połączyła, Wyspa Świerkowa połączyła się z lądem. Niesamowita rzecz, na wyspę prowadziły dwa mosty. I ten właśnie most, o którym mówię... Ale jest... jakie przedsięwzięcie na tamtą technikę sprzed tylu wieków. To był most sześcioprzęsłowy. Prawdopodobnie to była odległość między lądem stałym a wyspą ponad 200 metrów. Ten most na północnej części wyspy był mostem pięcioprzęsłowym. I fragmenty tego mostu odkryto 5 lat temu bodaj, archeolodzy z Torunia. Zostały poczynione badania na próbę węglową i datowano 1283-1286. Na wschodniej części wyspy Wielkiej Żuławy, bardzo blisko lądu, znajdowała się restauracja o pięknej nazwie Scholtenberg. Tak się nazywa tam. Tak jak góra, którą odwiedziliśmy. Była u stóp tej góry, murowana z czerwonej cegły, przepiękna restauracja. Wielka szkoda, że dzisiaj nie mamy nawet jakichś fragmentów tego. Mówisz o początku XX wieku? Początek XX wieku, tak. Mamy relacje, mamy zdjęcia z lat 20., 30. Oczywiście w trakcie kręcenia filmu Gniazdo mamy plac budowy na wyspie. Od strony zachodniej mamy doprowadzony most dwuprzęsłowy i tym mostem podążał tutaj Mieszko I
w towarzystwie Dobrawy, w towarzystwie całego orszaku Mieszka I. Mieszka I, którego, o ile sobie przypominam, grał Wojciech Przoniak. Tak, Wojciech Przoniak. Tak, Wojciech Przoniak. Z tej takiej głównej obsady, no w zasadzie żyje już tylko już wiekowy pan Franciszek Pieczka i grająca rolę Dobrawy pani Wanda Neumann. Smutne są natomiast losy późniejsze tego grodu. Bo to początek lat 70., 72., 3., 4. Tak, 72., 3., 4. rok, w 74. była premiera tego filmu. No i gród wybudowany, to też zaznaczmy, z gipsu, z drewna, no tak filmowo można powiedzieć. Tak, no niestety. Ale bardzo wiarygodnie. Bardzo wiarygodnie i te wiarygodne rzeczywiście zdjęcia można sobie obejrzeć. Zdjęcia, które mamy udostępnione przez naszego miejscowego fotografa, ale smutny był los i grodu, i mostu. Most no, nie wytrzymał też prób czasu. Nie było drewniany, woda, oddziaływanie warunków atmosferycznych. No niestety tak. Takie były dzieje kręcenia tego. Sasi. Pierwszy raz mamy przed sobą Niemców. Ojciec nasz, im skonał, wyznaczył następcę. Poddajcie mu pokłon. Nasi sąsiedzi będą na nas patrzeć ze strachem i czcią.